Witajcie, jestem Łuczka, witajcie w kolejnym odcinku z Gdańka, ale 2 z tej Human na naszym kanale. Kontowujemy historię z przygodek zwał, tak zwał. Więc co, ja już puszczam czas, jak mówiłem, dzisiaj udajemy się na start na dwa wiatraki, wiatrak Cedry i Jesion. Po tych dwóch wiatrakach, jakie ogarniemy, ruszamy na Odyledor. Więc co, ja już jestem tutaj w takim punkcie i robimy pyk i siumy, lecimy na wiatrak. Fajnie było jeszcze, że od kurta lecieć, ale... O, dobra. I tak wyląduje na dachu wiatraku. Na dachu wiatraku, co nie brzmi. No to co, no muszę ich po... załatwić. W ogóle ten kij można w końcu ulepszyć. Chociaż dobra. Gdzie to? Pyk, pyk. Buchowy. Nie będą, że... strzał zwykły. Nie, przynajmniej widzę. Dobrze, że jeszcze nie skończyłem fabuły, bo poziom im się podniósł. Przecież póki nie skończyłem fabuły, oni mają jeden stały poziom i nie skalują się. Jak skończę fabułę, będą mi się skalować. Na przykład jak mam szósty, to oni też będą mieli szósty. Tak to na przykład nastawię na drugim poziomie, będę miał ich na drugim, co nie? Wszystkich. No i trzeba, bo przynajmniej też eskalują pod mój poziom zawsze, z tego co zwróciłem już uwagę. Kurde, gdzie oni jeszcze są? Trzeba chyba zrobić im... Jep. Mam pomysł, bo mi tam oznacza punkt. I git. Coś myślałem, czego nie przeciągnąć kotwiczką, ale bym prędzej się przy tym zabił, dlatego wolałem nie. Nie ukrywając, bo ja wiem, jakie mam umiejętności. Kotwiczka to jest rzecz, którą najmniej ogarniam. Odpiąłem ją z poczką. Jeszcze się chyba latając nad nią nie zabiłem, ale skakanie czasem mi nie wychodzi, bo najgorzej jeszcze nie mam perków wszystkich. I raczej w tym podejściu nie będę miał. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo powoli się zbliżamy do końca, ale jeszcze z tego, co ja chcę ogarnąć poboczne, odpalać wiatraki i tak dalej, to jeszcze jest trochę roboty. Spoko. Dobra, lecimy dalej, co ja mam mówić, roli szpiega, lecimy tu. Pyk. Gdzieś tutaj mi się zdawało, że zawsze była strefa renegatów. Tam jest renegacki terytorium. Tak trochę obok chcę stanąć, żeby nie złapać się te rolki. Jak przytrzymałem R1. To jest trochę największa chyba wada grania na padzie, bo czas nie jeden przycisk robi mi spełnia funkcję, na przykład 2 czy 3. I to jest bardzo trudne, bo na przykład tyrolka jest R1, a ja pod R1 też mam skok i chcę skoczyć wyżej, aż łapię tyrolki. To mi już nie raz było, że to mi bardzo przeszkadzało. Bo szybko, póki mam energię. Okej, jestem u góry. Dobra, i na tej wysokości będzie mi chyba spokojnie, czy jeszcze wyżej wejść. Albo wejdę wyżej, mam możliwość, to nie szkodzi. W sensie nawet po prostu z drugiej strony bierze stanąć. Kapkę wyżej i z drugiej strony. Wszedłbym? A może starym sposobem? Tak, tak, tak! No to jest drabinka, co spuściłem. Na szczęście. Teraz. Pyk. I git. Z
Nie wiem, cały czas mi Pretty Devil siedzi w głowie od jakichś kilku miesięcy. A, znowu renegać. Ten ja trochę akurat nie będę mógł zejść trochę niżej, już widzę, to też spoczko. Ale nawet bez wybijania już się wylądowałem na spokojnie. Dobra. Podajmy tutaj tyle wybuchowym. Chyba. Te strzały trzeba poczekać, też się zmienią. Dobra, teraz się zmienią. Gdzie wy? Skoro są trofea, to ja już chyba zejdę. Jak są trofea, to się opłaca zejść. No to od razu szybko się przebiegnie. No i nawet dwa niepospolite, co lubię. Ale nic nie ma. To są wrogowie, ja już parę nas tu wysadziłem. Dobra, przebiegnę się szybciutko. Strzały niektóre odzyską pojedynczo. Tu jesteś. O, jeszcze jeden. A już mogę aktywować, spoko. Zjedź w dół. No dobra. No dobra, wie jak pomagać ludziom. Doktor Ryan. Doktor Ryan Madar. Wiem, że doktor Weroniczka ma takie umiejętności. O! Chyba się zabiłem z własnej głupoty. A ja tak to robię chyba często. No to chyba, na pewno robię to często. Z własnej głupoty. Nie. Ech, w ogóle z tego wiatraka nie schodzić. Na dwóch trofeum się nie opłacało. Teraz się będę męczył 10 minut. Czas marnuje trochę. W ogóle powiedzcie mi tak tutaj tak off-topowo. Pewnie i tak nikt tego nie sami, bo to ludzie tak to oglądają, że w ogóle. To jest dla mnie rzeczą smutną. O, teraz masz logit. Takim. Ja mogłem. Może po co ja to tak robiłem, jak mogłem tutaj normalnie się wybić takim i to poszukać. Tak powiedzcie off-topowo. Jak wam się podobają ta seria i inne na kanale? No dobra, pomijmy to, bo to już nieraz widzieliśmy. To, że mamy teraz bezpieczną miejscówkę przy wiatraku. Oni szukają. Mam to, czego chcesz! Mów, czego szukasz! Na pewno świetlików tych, bo są słabo poziomowo, ale ja ich używam. Tak, trzy poziomowe, to kupię. A, kupię. To ci się przyda! Raczej nie, ale też biorę.
No ważne jeszcze tylko przewody. Są 20 dodatkowych strzał i jeden w zapasie. Sprzedaję ci kryształy i żyj. Szukałem czegoś takiego! Szkoda. Robota by się przydała. Mów co chcesz. Chyba ale... sprowadzę się w okolicy wiatraka. Skoro wrócił prąd. Się poddajesz. Ale być. To jest w ogóle wyzwanie. Pamiętam, kto mi kiedyś grę wywalił, jak przeszedłem pomiędzy jedną stroną a drugą. Oj, właśnie przeczytywała miejscówka i mi grę wywaliło. Super, wspominam te czasy. Dobra. Fajnie to wygląda. Teraz mamy tak mapę dziwnie podzieloną, bo mamy taki odciętą strefę ocaleńców. Tutaj tak przedzieloną przez SP, ocaleńców, SP i tu będzie znowu ocaleńcy. Dobra, idziemy na Old Villador. Trinity. Mam 14 minut, więc powinniśmy czasowo zdążyć. Oranżatki się napiłem, no to możemy lecieć. Tyk, tyk, tyk. W ogóle my tego tu nie naprawiliśmy, to się samo naprawiło. To się samo naprawiło, bo my w sumie tu nie byliśmy. O, zamknięte. Wow, noga mi zaczęła boleć tak mocno. No dobra, to w tym momencie udajemy się... To jest gdzieś tu. O, tu git. Gdzie to jest? Tak wygniemy git. Git good. W ogóle jak wygląda bazar, bo nie... Nie sprawdziłem tego. Ostatnio tu była masakra z Anderson. Ludzie są. No słyszę już, że bazar żyje. Jeszcze tu jesteś. Kupiłem się ostatnio. Miałem wracać wczoraj, ale kupiłem. Moim zdaniem wyszło nieźle. Szkoda, że niektóre misje pożykały. Skąd mogłem wiedzieć, że to oszuści? A potem wszystko się układa. A biorę. No nie używam nieraz tych rzeczy niskopoziomowych. Nawet spoko. A, to mi niepotrzebne. No ale też nie będę trzymał nadwyżki, bo te soty są ograniczone, to jest mój max. I to sprzedam, bo mam to od połowy gry i nie użyję tego ni raz, i raczej nie użyję. Jak już będę mógł, to o tym zapomnę. Cywilizacja to tylko drama. Prawdziwy problem to wirale, ale tego nie unikniemy. Kupić sobie Jinx. Było jak na ulicy. Siema, Vincenzo. A, wykupię wszystko, nie masz tego dużo. Na żadnym lepszym nie ma więcej trofeum z przemieńców, tych takich lepszych niż z zwykłych. Właśnie, w ogóle do tej broni trzeba dodać pierdółkę. Mamy dane zakończenie iskrę, tam chyba trzeciopoziomową, trochę słabo, ale mamy też bardzo mocną, piątopoziomową pożogę, która daje aż 26 obrażeń. To będzie 194 obrażenia, no to mi się podoba. I 194 obrażenia. A, elektryczny pan. Za dużo pracujesz. Roli szpiegę. Spotkaj się z Juanem. Wyszli w SP. Ja chyba nigdy nie miałem tej misji rola szpiego. Więc zobaczmy na jakiegoś pierwszego lepszego zarażonego. Na jakim jest poziomie. Drugi. Widzicie? O to mi chodzi, że poziom się tu... Nie skaluję, co jest bardzo super, bo po prostu mogę sobie biegać wszystko, co mi jest bardzo wygodnie, a poziom jest taki sam, jaki był, co nie? Jak skończyłbym grę, to on by tu mi się zeskalował i to potwornie, a tak to... Takiego wielkiego stwora na drugim. Nie wiecie, na przykład robię sobie problemy nocą, żeby pozdobywać trofeum i taki drugopoziomowy w tobie.
O, jest dobry plan. Szczerze mówiąc. Ogólnie jak widzicie, tutaj nie mam jak się wybić zbytnio lotnią. Nie wiem, coś mogę próbować tak, o. Wygrywam pojemnik z inhibitorami. Pamiętam jak kiedyś na takim dachu robiłem z danką godzinami. No czy haką dalej tyłeś. Dla majora Marta zrobię wszystko. Już tu nie ma od dawna. Taka spoko muzyczka nie poszła. Dobra. To raczej nie będzie problematyki. O, stacja elektryczna, Haufeld. Trzeba gdzie będzie wejść. Zdaję się na dachu obok. Przeleciałem tylko nad tym, ja nawet na tym nie stanąłem. Tu widzę wejście. O, mam to. Tutaj też tak mogę. Boże, prawie się zastanawiam, że spadłem. Widzisz, tak nie trzeba było. A, to jest ten korytarz. Czy to będzie wejście przy głównym, czy... Widzę, jak się fajnie odbiłem, to dostałem obrażeń aż tak dużo po wypadku. Zresztą mnie i tak stracił, więc to nie miało. Okej, mam 6 sekund na takich rzeczach bieganie. To jest zamknięte. Gdzie tu jest wejście? Problematyczne. Tu, tym oknem. Nie ma wejścia. Myślałem, że się nie złapię. Mam to. Udało się. I... A, trzeba, bo to są rzeczy przydatne. Fajnie to już jest tak iski, fajnie ta broń wygląda. Nie mówię, super wygląda. Przecież tego tutaj będzie dużo grafik, ale nie wiem. Dobra, ja jednak mi się chce, jeżeli będą takie wszędzie whisky ze starego stawa tym podobne, to mi się chce to otwierać. Papierosy 26 za jedne, 52 starej waluty, to nie jest tragiczne. Tu przewody, większa aspiryna, no wszystko 26. To nie ma różnych cen, na zasadzie chodzi o klasę. Szary nie pamiętam w ogóle, czy może coś takiego nawet znaleźć. Zielony 26, tam 200 chyba, 80 czy coś tego. Nie, 70 niebieskie, chyba 200-300 jakoś fioletowe i 720 są te takie super legendarne. Nawet w Rumieńcu pewnie takie nie wypadają, legendarne typowo. Z rzutów tam później znalazłem kilka morfin czy czegoś takiego. Telefony są naprawdę drogie. Czego się spodziewałem? Jak nie jest karzonej tej. Jeszcze drabinę.
To jest taka strefa. Chyba to spokojnie, myślałem, że to już będzie taka typowo kamieniczna, ale na to mogę widać nawet łazić po tym. Chyba jest jedynka, dwójka. Pewnie wyżej. O, tam jest dwójka git. Tak chyba nie ma dużo kombinowania, no to po prostu ruszam. Nawet skrzyni mi się nie chce szczerze zbierać. O, bo wejść normalnym oknem, a ja się z godzinę zastanawiałem, jak to ogarnąć. Starownia? A, starownia, to jest dosyć zastworzę. No nie pie... Co tu się stało? Co tu się stanęło? W ogóle most był. Zirytowała mnie ta śmierć. Mogłem tam normalnie wskoczyć, ale to tam jest coś ciekawego, czy mi się opłaca w ogóle? Gdzie? Ja pykaję! Tu jest dwójka, dobra. Jest podłączenie od jedynki. Jedynka albo będzie wyżej, albo gdzieś tu. Tu jest zamknięte, git. Mamy tu chyba jest dokładnie. O, jak muszę ewentacji, to ten piętro niżej. Muszę się dostać, ok. Jeszcze niżej jest wejście. Jakiegoś wenta, czegoś takiego. Jest na tym poziomie, no i... Aha, ja przebiegłem przy generatorze raz, a jego nie zauważyłem. Dosłownie tak o przeszedłem. No to jest moje umiejętności. Thank you.
dosłownie nie mam na styk ten kabel wystarczy. Czekam. Dosterow mi proszę. Jedno, drzwi do otworzyć, tak jakbym kiedyś tam spadł. Znowu się taka jeden dziwnie trzęsie. Terapię. Oj, będę miał teraz szyby wentylacyjne. Oceniam zamieszczenie szyby wentylacyjne we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. I po prostu w każdym miejscu będę miał teraz szyby. Na strefach oceańców, czyli Querient na pewno odpada. Chciałem kupić sadzonki cukinii. W tym roku oszczędzić na jeden czy ale dwa. Ceny takie, co tutaj sprawiło że najpierw musiałbym znaleźć worek to złota. Coś specjalnie dla ciebie. No, nie chcę mi się nic dokupywać. Chociaż dup kupię te przewody. Dobiliśmy targu, złotko. A. Mogę ci coś zaproponować? Masz. Jako inwestycję? Kurwa. Bo wiesz, korby stały się symbolem bogactwa. Wierzysz, że mają właściwość. Okej, okay, punkty parkurowe. Chodźmy dalej w to jeszcze. Mam impuls. Ciśnienie czy powspinasz, co by aktywować. Fajny ruch. Dobra, to teraz jeszcze, że mimo że czas skończył, nie ukrywam panie, by było jakiś wiatrak odpalić. Wyglądasz jak śmierć. Piękny teren. O, tu jest ta kaczka. W tym takim zalążku teraz tu po lewo. No i nie będę tego nawet zbierał, bo jest to mi całkowicie zbędne. Oj, patrzcie, jak to fajnie się rozłożyło. Mucha bo się teraz odpaliła dzięki temu, że perk zrobiliśmy. Patrzcie, jak szybko sobie wleciałem. Bez oporu, bez niczego. Zresztą może jak się uprę, to jeszcze nie to było dobre, żeby zagarnąć tak z tym nitem. Ta misja w ogóle jest bardzo nudna, róbcie mi najlepiej gdzieś na końcu gry, bo długo zajmuje, a praktyce jest nudna i flaki są lame. Polega na tym, że chłopczyk, rodzice mu się przemienili i po prostu szukasz dla nich jedzenia. Czy wchodzisz do nas tej strefy i tyle. No i patrz, takie to się nazywa wejście na wiatr. W każdym z takich punktów się misje często rozpią. Ale coś pamiętam, jak ja to oczyszczałem tę strefę. No, dużo tego. To jest jeszcze fajny punkt, który mógłbym teraz zebrać. Aby na mi tam dolecieć i zostawić to już nawet na kolejny odcinek. Nawet zrobimy.
Kapciu. O, nie wbiłem się finalnie na te kolce śmieszne. Dało się. Dziwne w moich umiejętnościach. Dobra, i to będziemy kończyć, tylko wejdę jeszcze na pinterko. Wygrywa pojemnik z inhibitorami. W mnie te, czy to jest, żeby dostać sprinta z umiejętności? No, skakanie po tych słupach. Dobra, kończymy. To byłoby na tyle. Ja byłem Ericzka, no wiecie, powiedzmy się w kolejnym odcinku z Gry Dying Light 2. Stay human na naszym kanale. Pa!